Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. Już z niecierpliwością czekałam na to nagranie, bo mam dzisiaj wspaniałego gościa, który na pewno wszystkich nas zainspiruje. Będzie na pewno opowiadał nam rzeczy, które pobudzą do myślenia i podadzą jakąś nową perspektywę widzenia zarówno faktów tych obecnych, ale również rozwoju i wzrostu nas jako ludzi. I chciałabym w związku z tym przywitać bardzo gorąco Elżbietę Starko. Witam cię, Elu. Dzień dobry, bardzo dziękuję za takie miłe przyjęcie. Witam wszystkich, witam ciebie, witam państwa, którzy nas dzisiaj oglądają. Dziękuję bardzo. To co, Elu, zaczynamy od razu, żeby nie tracić czasu, bo pewnie, tak. Bo jest pewnie tyle, że się nie wyrobimy. Więc na sam początek, gdybyś mogła powiedzieć parę słów o sobie, bo ja oczywiście mogłam przygotować, ale wydaje mi się, że to będzie tak bardziej adekwatnie, jeżeli sama powiesz o tym, czym się zajmujesz, no i to, co w zasadzie chcesz powiedzieć o sobie. Drzwi otwarte. Dziękuję bardzo. Myślę, że dosyć krótko powiem. Po pierwsze, jestem psychotronikiem, tak? Pracuję, realizuję się. Myślę, że jestem na swojej drodze życia, na którą udało mi się trafić. Realizuję się według swoich talentów. Pracuję od wielu lat. Mocuję się mocno w rzemiośle polskim, jeśli chodzi o też moją pracę rzemieślniczą jako bioenergoterapeuta, naturopata, jestem tak zwanym nauczycielem szkolącym, czyli gdzieś tam egzaminuję ludzi, którzy stają na czeladnika czy dawna mistrza do egzaminu państwowego, bo to są państwowe egzaminy, o czym wiele osób no nie ma zielonego pojęcia, tak? Myśląc, że to jakieś takie oderwane z chmur, coś tam. Nie, wszystko się mocuje w polskim prawie, łącznie z czytaniem ze zdjęć, tak? Ale to tylko taka dygresja. To jest, myślę, też niezmiernie ważne, żeby mieć jakby te podstawy funkcjonowania. Stowarzyszam się w cechach, co jest w lubelskim cechu naturoterapeutów i radiestetów. Wiele lat byłam starszym tego cechu. Bardzo lubię te spotkania, te organizacje, bo wtedy mam do czynienia z ludźmi, z którymi no, mam jakieś porozumienie, tak, wspólną drogę. Więc jestem tym psychotronikiem. Jako psychotronik realizuję wiele różnych metod, tak, w swoim życiu. Kiedyś sobie takie hasło sztandarowe przyjęłam, że dobieraj metodę do człowieka, a nie człowieka do metody. Więc mam wielość różnych metod, a jednocześnie zajmuję się szeroko pojętym uzdrawianiem duchowym na poziomie ducha, rzeczywiście pracując z człowiekiem, weryfikuję, czyli jednocześnie jestem współautorem takiej metody, którą patentowaliśmy z Adamem Karpińskim w Remind, wysokowibracyjny rezonans energetyczny, nazywany nową bioenergoterapią, tak, dobieraniem częstotliwości do człowieka, tak zwanymi kalibracjami, czyli miarowaniem wszystkiego, gdzie rzeczywiście uważam, że wszystko na świecie, co jest, co zostało stworzone, można zbadać i sprawdzić pod kątem poziomu świadomości, a przede wszystkim prawdy czy fałszu, co w dzisiejszych czasach okazało się nad wyraz przydatne, tak? W życiu prywatnym jestem osobą szczęśliwie zamężną od niedługiego czasu, więc wszystkie panie, które się martwią samotnością, mówię, nie, jak się ma 60 lat, też można wyjść za mąż, tak? I całkiem szczęśliwie. Jestem babcią pięciorga wnuków, mam dwoje dzieci i pięcioro wnuków, bardzo fajne dzieciaki, więc realizuję się tak jakby wielopoziomowo na wszystkich poziomach. Myślę, że jestem osobą szczęśliwą, tak o sobie myślę. Bardzo lubię to, co robię i tak jak mówiłam, jestem w tym na swoim miejscu. Na pewno jestem na swoim miejscu. Pogodziłam się ze swoimi talentami, z którymi na początku swojego życia byłam bardzo na bakier, czyli widzeniem aury, jasnowidzeniem, tego typu talentami, jasnosłyszeniem.
Było to dla mnie kiedyś obciążeniem. Pogodziłam się z tym w wieku 40 lat, ale jak to się mówi, lepiej późno niż wcale. I po prostu w tym momencie przyjęłam to tak, że tak mam. Już nic nie zmieniam. W momencie, kiedy zaakceptowałam siebie razem z talentami, wszystko ruszyło do przodu w moim życiu. Udało mi się bardzo mocno naprostować ścieżkę, powychodzić z wielu obciążeń, czyli jestem praktykiem, który też praktykował na sobie, a nie tylko na innych ludziach, tak? Jak to się czasami zdarza, tak, że ktoś nie ma pojęcia. U mnie nikt nie powie, że tam tu mnie boli, tam mnie boli, pani to nie wie, jak to jest, jak to coś boli. Wiem, bo ja kiedyś chorowałam bardzo, bardzo mocno, więc wiem. I tak sobie żyję w tym życiu, realizuję się, dzielę się różnymi informacjami. Myślę, że z takich ważnych rzeczy, które mogłabym o sobie powiedzieć, jest właśnie to miarowanie i te kalibracje, tak bardzo przydatne w dzisiejszych czasach. Też kiedyś myślałam, po co mi to wszystko sprawdzać, weryfikować. Patrząc teraz z obecnego miejsca w swoim życiu, obecnego poziomu jakiegoś świadomości, który prezentuję, uważam, że mamy takie czasy, że każdy powinien się nauczyć miarowania, kalibracji, sprawdzania pod kątem prawdy czy fałszu. Po prostu uważam, że jest to umiejętność, która w tym momencie naprawdę wielu ludziom bardzo, bardzo by się przydała. Mniej byłoby pomyłek. Po prostu przy różnych życiowych wyborach. A, to jest bardzo ciekawy temat i tak. Trochę mnie zaskoczyłaś, powiem ci, wiesz, bo ja słuchałam sobie twoich różnych filmów na Świadoma TV, to przy tak. okazji też taka informacja dla słuchaczy, którzy chcieliby czegoś więcej się dowiedzieć, prawda, żeby weszli sobie na Świadoma TV na YouTubie. I tam jest bardzo dużo odcinków, które nagrałaś, bardzo ciekawych. I miałam już jakiś inny pomysł na tą audycję, więc być może o tej kalibracji byśmy sobie kiedyś indziej porozmawiały, dobrze. Bo też mnie to ciekawi, co to jest. Nie ukrywam, że nawet bym chętnie dowiedziała się tak osobiście coś więcej, więc, ale to już na inną okazję. Natomiast dziś, czy mogłybyśmy trochę porozmawiać, bo to, co mnie zaintrygowało, odcinek, który mnie przede wszystkim zaintrygował, były takie dwa. Jeden z nich to było, gdy mówiłaś o genotypie duchowym i o genotypie fizycznym. I wydaje mi się, że w tych obecnych czasach jest to istotnie ważne. Czy ja dobrze to zrozumiałam w ogóle i czy mogłabyś trochę to rozwinąć? Jak najbardziej tak. Dodam tylko, tak jakby podsumowując to, co powiedziałam wcześniej, a co dotyczy kalibracji, żeby nie zostawiać ludzi tak bez informacji, tak? Na Facebooku prowadzimy taką grupę, kalibrację, Richard David R. Hawkins, poziomy świadomości i tam przez ze mnie i przez uczniów szkoły, przez Adama Karpińskiego robimy kalibrację książek, kalibrację utworów. Jest tam ponad 1000 pozycji książkowych, około 800 utworów muzycznych, gdzie pod kątem poziomów świadomości są skalibrowane książki, jest skalibrowana muzyka. Wszystkie osoby, które są w tym momencie, jakieś filmy również, wszystkie osoby, które są na jakimś rozdrożu, potrzebują chociażby lektury, posłuchania czegoś, co ma wyższy poziom świadomości, to odsyłam na tamtą grupę. Niech skorzystają ludzie z tych list. Przecież to jest praca, która naprawdę zajęła nam wszystkim bardzo dużo czasu. To wiele, wiele lat trwająca praca. Natomiast w tym momencie trzeba ludziom dać, żeby mieli możliwość korzystania z tego. To jest bezpłatne oczywiście, tak? Na grupie każdy ma do tego dostęp. Wystarczy się przecież też bezpłatnie dodać tam do tej grupy i każdy niech korzysta, niech sprawdzają sobie te utwory, tak? Zamiast niskowibracyjne chodzi o światło, bo chciałaś mówić o genotypie fizycznym, jego genotypie. Pięknie, że o tym mówię. Tak, więc o tych kalibracjach w tym wypadku, żeby przekierować, żeby już ludziom dać gotowe coś, jakieś narzędzie do ręki, dlatego zdecydowałam się o tym powiedzieć. Natomiast genotyp fizyczny i genotyp duchowy, który tak ciebie zainteresował.
No muszę zrobić maleńki odnośnik do dzisiejszych czasów. Odnośnik będzie tylko taki, a mianowicie chodzi mi o skłócenie rodzin, które w tym momencie następuje pod kątem przyjmowania wiadomo czego, tak? W każdym miejscu na świecie, nie tylko w Polsce, bo przecież z różnymi ludźmi na całym świecie mam do czynienia, olbrzymia ilość ludzi zgłasza mi swoje albo oburzenie, albo nawet złości, albo poczucie żalu i niezrozumienia związane z tym, co się dzieje. Ludzie są bardzo skłóceni na poziomie swoich rodzin. Ta najmniejsza komórka społeczna, znana nam wszystkim, zwana rodziną, w tym momencie, no przepraszam, ale nie funkcjonuje tak, jak trzeba. A do czego były kiedyś powołane rody? Tak zwane rody, rody ziemskie, czyli ród ziemski, czyli ktoś pochodzi, krew z krwi. To się mówi krew z krwi, kość z kości, tak? Matka, ojciec, dziadkowie, cała hierarchia, tak? Jedni odchodzą, inni przychodzą. No i teraz przecież po to są, żeby sobie wzajemnie dawać wsparcie. W tym momencie to wsparcie no, zostało tak jakby wywrócone. Nie ma tego wsparcia. Ludzie zaczęli, utracili i utracają jeszcze cały czas poczucie bezpieczeństwa. W związku z tym, Tak. bo jeżeli w czymkolwiek się jeszcze mocowali, to często mocowali się w swojej rodzinie. W tym momencie wiele osób nie może się mocować w swojej rodzinie. No i w związku z tym tak. Co można powiedzieć takim ludziom, którzy utracili to poczucie bezpieczeństwa w związku z rodem? Ja na pocieszenie mogę powiedzieć w ten sposób, że wcielałeś się wielokrotnie. Nie jest to twoje pierwsze wcielenie. Tak? Są całe systemy pracy z rodami, oczyszczania energii w rodzie i tak dalej. Moje zdanie jest takie, że jak najbardziej tak, ale trzeba pamiętać, że to nie jest jedyny ród, w którym byłeś. Czyli podejmowane są jakieś decyzje, a jeszcze inaczej można byłoby powiedzieć. Jeszcze tu jedna rzecz jest ważna, mianowicie no, trzeba wiedzieć na temat reinkarnacji chociaż troszkę coś, tak? My jesteśmy w różnych kulturach, w różnych religiach, w których żyjemy, czy systemach społecznych, czy systemach filozoficznych. Mamy jakieś przyjęte zasady, dogmaty, wierzymy takie, a nie inne, tak? I na przykład dogmaty związane z wiarą w jedno życie, które mamy, no ja odkładam osobiście do lamusa. Do mnie przychodzi wiedza z olbrzymiej ilości regresingów. To jest metoda Leszka Żądło nieżyjącego już, który odszedł w tym roku, a w której ja jestem od wielu lat. Jestem też tak zwanym, jest to jedna z metod, którą stosuję. Jestem tak zwanym regreserem grupowym, czyli mogę nauczać ludzi. W związku z tym, stosując tą metodę również na co dzień w terapii, czyli cofania się do poprzednich wcieleń, po to, żeby rozwiązać jakiś problem, który dokucza w dniu dzisiejszym. To tak pokrótce tylko. Ale ponieważ pracuję, jestem tym regreserem od wielu lat, rocznie robię, myślę, że jedną z większych ilości regresingów w Polsce. Mówię o regresingu niehipnotycznym, czyli nie poprzez żadne hipnozy. I dostaję raptem olbrzymią ilość informacji na temat wcieleń, po prostu. Regresing dał odpowiedź na temat reinkarnacji. Robiłam i pracuję 500 do 700 regresingów rocznie. To jest bardzo duża liczba. Tutaj skąd wiem tak dokładnie, tak? Dlaczego? Dlatego, że będąc licencjonowanym regreserem, obowiązek jest co roku składania sprawozdania, więc musiałam dokładnie zliczyć, tak, ile co roku, ile przeprowadziłam takich terapii. Jednorazowych spotkań, zabiegów. I raptem dzięki temu odkryła się olbrzymia płaszczyzna do badania. I przez te lata można było zyskać taki wgląd w różnego rodzaju rody. W różnego rodzaju rody.
gdzie przyjmując, decydując się na urodzenie się, wybierając rodziców, bo to my zawsze wybieramy sobie tych rodziców, raptem okazywało się, że przyjmując jakby tą krew krwi, kość z kości, przyjmujemy też olbrzymią ilość wzorców postępowania, zachowania się w danym rodzie, które są wymagane w danym rodzie, przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Nastąpiło też coś takiego charakterystycznego, co powtórzyło się wielokrotnie. Wielokrotnie zaobserwowałam właśnie coś takiego, że pomimo wszystko, że ludzie dokonywali jakichś wyborów, nie zawsze zgodnych z planem swojej duszy, często poprzez decydując się na wejście w jakiś ród, poprzez zaślepienia jakieś karmiczne z poprzednich wcieleń, i tak czuli się wyobcowani, i tak czuli się jakby w tych rodach często nie na swoich miejscach, tak? Zobaczyłam cały bezsens oczyszczania tylko jednego rodu, ostatniego rodu, tak? To bo można popracować nad tym, że jesteśmy w jakimś konflikcie z mamą, z tatem, jak najbardziej. Psychologia przecież też się tym zajmuje. Natomiast nie będziemy pracować na usunięcie praprzyczyny. Praprzyczyny. Trzeba wszystkie te rody, no oczywiście w ten sposób zyskujemy ten genotyp ziemski, mamy jakąś przynależność do jakiegoś rodu w ten sposób, tak? 50% krwi od mamusi, 50% krwi od tatusia. Ale trzeba zwrócić uwagę na dziedziczenie wzorców postępowania, całych programów pełnych wzorców, tak? I cofając się w różne rody, zwróciłam się w różne wcielenia, w różne rody, w różnych wcieleniach, bo tak może należałoby to powiedzieć. Zauważyłam pewien schemat, a mianowicie, że pierwsze początkowe wcielenia narzucają nam potem i przyjęcie tych pierwszych wzorców narzuca nam potem sposób funkcjonowania i poszukiwania takich rodów, w których my możemy kontynuować programy, które już posiadamy, tak? Aż do momentu, kiedy się otrzeźwimy i zaczynamy wzrastać świadomościowo i wtedy zaczynamy dokonywać innych wyborów. Tak więc samo oczyszczanie jednego rodu, no tak naprawdę nie rozwiązuje do końca problemu. I teraz dla tych wszystkich, którzy się czują tacy osamotnieni, bo się czują niespełnieni w swoich rodach, no ja akurat zachęcam do tego, żeby próbować znaleźć jednak praprzyczynę, dlaczego i co mnie tak gniecie w tym życiu i w tej swojej rodzinie. No w tym momencie wiemy, że mogą dochodzić takie elementy dodatkowe, tak, w obecnym czasie, wynikające z obecnego czasu, który przeżywamy wszyscy. Natomiast samotni, wszyscy nieszczęśliwi. Trzeba byłoby poznać, kim tak naprawdę jesteś, bo istnieje jeszcze coś takiego jak genotyp duchowy, czyli po prostu pochodzenie duszy. To jest bardzo, bardzo ważny element. Jeżeli no wiesz, że się nazywasz jakiś Janek Kowalski w tym życiu, ale Janku Kowalski, kim ty tak naprawdę jesteś? I skąd się wziąłeś raptem w obecnym życiu jako Janek Kowalski, tak? Przede wszystkim jest to skutek, to kolejne życie, jest to skutek wcześniejszych wyborów, wcześniejszych decyzji i nieuświadomionych, często negatywnych również programów realizowania się, programów, które w dalszym ciągu na poziomie umysłu podświadomego przecież mogą funkcjonować i funkcjonują, tak? I człowiek podejmuje niekorzystne czasami bardzo decyzje dla siebie. W momencie, kiedy dowiesz się, jaki jest twój genotyp duchowy, kim ty tak naprawdę jesteś, okazuje się, że otwiera się przed tobą nowy świat i nowe życie, wynikające z takiego uświadomienia sobie, z takiego rozumienia. A mianowicie zaczynasz wtedy, masz większą możliwość niż wcześniej, spotkania osób, które pochodzą z twojej rodziny duchowej. Osób, które pochodzą z rodziny duchowej. Mogę podzielić się czymś, aha, i mogą to być różne istoty przecież, które mają różne genotypy duchowe, tak? W momencie, kiedy nie tylko ludzie, tak zwani ludzie z ewolucji pochodzące, czyli dokładnie ta rasa ludzka, która tutaj Ziemię zamieszkuje, w której rzeczywiście tam parę razy kosmitom udało się troszeczkę pomajstrować przy tym DNA naszym ludzkim,
Natomiast niewiele kto myśli o tym, że jak oni majstrowali przy DNA ludzkim, to tak naprawdę chodziło o światło. Nie chodziło o światło wtedy, tylko o hodowanie nas na rasę niewolników. A osoby, istoty, może tak bym powiedziała, istoty, które posiadają inne jeszcze genotypy duchowe, czyli pochodzą z innych niż człowiek z ewolucji rodzin duchowych, istoty również czyste i świetliste, tak jak i człowiek może być czysty i świetlisty w swoim rozwoju, na swojej duchowej drodze życia, no również wcielają się różne istoty, które postanowiły sprawdzić, jak wygląda życie tutaj na Ziemi, tak? Więc cała rzesza jest tak zwanych upadłych aniołów, co to ja mówię, nie mylić z jakąkolwiek religią, że po prostu no, do piekła tak się upadło. Nie, chodzi o istoty, które zostały stworzone przez Stwórcę, przez najwyższe źródło, do zupełnie innych celów, jako posłańcy. To akurat jest prawda, zostali stworzeni jako posłańcy. Jakby to można było wytłumaczyć, po co oni zostali jako posłańcy stworzeni, tak? Przez chwilę to może o tym powiem, żeby jeszcze przybliżyć temat i zachęcić do poszukania swojego własnego genotypu duchowego, tak? Weźmy pod uwagę energię. Energię. Jak może wyglądać energia boska, energia najwyższego źródła? Bardzo subtelna, bardzo niezauważalna dla osób, które posiadają inny rodzaj energii, czyli bardziej grubej, bardziej twardej, mniej subtelnej. I weźmy pod uwagę, z jednej strony najwyższe źródło, z drugiej strony człowiek, tak? Gdyby człowiek w swoim jakimś poplątaniu czasami umysłowym stanął w świetle najczystszego źródła, mógłby nie znieść tej ilości energii, którą ono rzeczywiście to źródło promieniuje. Stąd przy stwarzaniu świata również powstały istoty, tak, bo przecież ten stwórca chce być w tym ciągłym kontakcie z tym człowiekiem, tak, prowadzić go, pomagać w życiu, w rozwoju. I wtedy co raptem się dzieje? Zostały stworzone istoty pośrednie, z jeszcze innym rodzajem energii, pośredniej pomiędzy tym, co bardzo duchowe i tym, co bardzo ziemskie. To ten rodzaj energii. Posłańcy, czyli te anioły, bo to są anioły, zaczynają kursować. I tutaj akurat niektóre religie czy systemy filozoficzne mają rację. Posłaniec jest po to, żeby przekazywać informacje. I fajnie. A tylko przychodzi taki moment, że czasami posłaniec mówi, jej, ja chcę też tego doświadczyć, tak? Wiem wszystko, wiem, co jest boskie, chcę teraz zobaczyć to, co jest ziemskie. Nie ma tak, żeby była niezgoda na to. Tak, jak najbardziej, ponieważ wszyscy jesteśmy utkani z miłości, po prostu z miłości, więc zawsze jest ta zgoda na to. Tak, dobrze, proszę, tak? Jakby jest ta odpowiedź z poziomu energii najwyższego źródła. W momencie, kiedy taka istota, powiedzmy anielska, ale jest to tylko jeden z genotypów, bo mogą być również tak zwani gwiezdni wędrowcy, przynajmniej ja mogę mówić o tych, których spotkałam, których miałam możliwość przebadania, weryfikowania tego, co mówią i tak dalej. Są tak zwane duchy natury, które tutaj Ziemię uwielbiają po prostu, tak? I różne rodzaje właśnie tych aniołów. W momencie, kiedy oni decydują się na zejście tutaj na Ziemię, przyjęcie ciała ludzkiego, wracając do naszych aniołów, a mianowicie mamy jakby trzy istoty, czyli to, co jest najwyższym źródłem, z którego powstało wszystko. Mamy tego posłańca, który jest pośrodku energetycznie, czyli ma trochę energii duchowej, a troszeczkę zaczyna wchodzić w materialną, ale nie ma tyle energii, które ma najwyższe źródło. No i mamy tego człowieka. W momencie, kiedy ta istota anielska chce wejść w ciało człowieka, no jeszcze będąc aniołem pamięta wszystko, tak, z tego kontaktu swojego z najwyższym źródłem, ze Stwórcą. I w momencie, kiedy chce wejść w ciało człowieka, nie może w całych swoich energiach, w całej swojej okazałości wejść po prostu od razu w ciało tego człowieka. Nie. To ciało jest jednak zbyt kruche dla takiego rodzaju energii. Bez względu na to, jak ta energia jest wspaniała. Ona jest bardzo subtelna, ale to nie ma zgodności wibracyjnej. I nie ma zgodności wibracyjnej.
Tak, i Dobrze, bo dlatego miałam cię spytać, co tak, to jest właśnie, ta że jest zgodność kruchec. wibracyjna. To Inaczej co to? wibruje. Inaczej wibruje ciało człowieka i na innymi wibracjami, czyli na innych jeszcze częstotliwościach wibruje ciało tej istoty anielskiej, jeszcze innymi wibracjami, bardziej subtelnymi, wibruje to najwyższe źródło. W momencie, kiedy jest to podjęcie decyzji o wcielaniu się, raptem co się zaczyna nam dziać? Musi zagęścić się, żeby zwiększyć swoją ciężkość wibracyjną. Czyli ta istota anielska zagęszcza się, to tak jakby zbiera te swoje wszystkie energie, zaczyna mieć je bardziej tutaj bliżej siebie, tak? W momencie, kiedy zaczyna się zagęszczać, niestety zaciemnia się świadomość. I to, co taka istota wiedziała, pamiętała, będąc w kontakcie z najwyższym źródłem, raptem okazuje się, że nie pamięta, zapomina, skąd jest, po co jest, tak? Natomiast co odczuwa? Odczuwa tęsknotę za najwyższym źródłem. A jak tylko wejdzie w jakiekolwiek obciążenia, przyszedł doświadczyć czegoś, coś poznać, no to jeszcze bardziej ta tęsknota zaczyna być taka dojmująca. Tak? Są osoby, które mówią, całe życie czuję się nie na swoim miejscu, całe życie mam dojmującą tęsknotę. Ja mówię, masz dojmującą tęsknotę za swoim pierwotnym stanem. Po prostu zapomniałeś, kim jesteś. I wtedy ja jestem taką osobą, która ze względu na ten charakter swojej pracy przyciągam bardzo duże ilości tak zwanych aniołków upadłych. Tak? Upadek to jest tylko nazwa umowna, nie chodzi o upadek do piekła. Się śmieję, no jeżeli już mówimy o upadku, to mówmy o upadku, że upadł na ziemię, tak? Upadł na ziemię, musi się teraz z tej ziemi odnaleźć, czyli podnieść się, pozbierać i zobaczyć, Boże, skąd ja tu się wziąłem, tak? Czyli próbować sobie przypomnieć. Wzrost ma to do siebie, że również wiąże się z rozszerzaniem energii. Rozszerza się świadomość, żeby serce mogło funkcjonować tak, jak potrzeba, czyli znowu z miłości, no to niestety trzeba się znowu rozszerzyć energetycznie. Jak się rozszerza energetycznie, mogą się zwiększać wibracje. Wibracyjność, czyli jakby ta częstotliwość, którą wydziela z siebie tak, dana osoba, no to wtedy też zaczyna być coraz wyższa na coraz wyższych poziomach. No i zaczyna powolutku też wracać pamięć i zaczynają pokazywać się te możliwości poznania siebie od początku. I raptem okazuje się, że no, takich na przykład aniołkowych genotypów duchowych to jest kilka, bo te, co ja poznałam, to są tak zwane niebieskie anioły, tak? Niebieskie anioły, które tutaj zeszły, no bo każdy, ten kolor to jest określenie celu, czyli każda jakaś grupa zeszła sobie tutaj w jakimś celu, coś chciała poznać, czyli cel miała wspólny. No niebieskie zeszły z powodu zachłanności na emocje, na emocjonalność człowieka. No taki niebieski, no już musi dużo naprzeżywać, zrobić sobie ciężko w życiu. On chce doświadczyć wszystkiego, tego, co jest bardzo negatywne też. Są to jednocześnie istoty, które bardzo chcą walczyć ze złem. Czyli mają taki w sobie taki rys bardzo dużej potrzeby praworządności, jakiejś prawdziwości, tak? O ile już same żyją w prawdzie. Ja mówię zawsze, śmieję się trochę, mówiąc, że anioły niebieskie to zwalczają zło tak bardziej, bez względu na wszystko, nawet jeżeli kiedyś same to zło stworzyły, to też się zwalczają, tak? To są takie osoby, które przejawiając się jako ludzie, które będą miały tendencję właśnie do takiej nadmiernej emocjonalności, nadmiernego takiego przeżywania. No są takie też istoty anielskie, tak zwane upadłe anioły czerwone. Materia, a właściwie kreacja w materii, bo tutaj nie chodzi o to, żeby poznać pieniądz jako energię wymiany, tak? Tylko zarobienie, bycia bogatym i tak dalej. Nie, tu chodzi o to kreację, czyli będzie kreował, będzie posiadał różne firmy, przedsięwzięcia, doprowadzi do wspaniałego rozkwitu, bo celem jest poznanie, jak się tworzy, ale potem raptownie może doprowadzić raptownie do upadku swoimi decyzjami wszystkiego tego, co stworzył, no bo zabawa jest wtedy, jak się znowu tworzy.
Oczywiście na pewnych poziomach świadomości, które jeszcze nie są za wysokie. Potem, kiedy zaczyna wzrastać, zaczyna rozumieć bardzo świat materii. Oczywiście są to też istoty takie bardzo empatyczne, jak to anielskie, tak? A z drugiej strony trochę naiwne, bo też w ich genotypach anielskich jest zawarta pewnego rodzaju naiwność. Dlatego łatwowierne są na poziomie ziemskim. Są jeszcze istoty. Tak, są jeszcze takie tak zwane różowe, które no miłość, miłość na sztandarze swoim jako cel niosą. Przyszły wyręczać Boga w nauce miłości. Czyli będą uczyć miłości nas wszystkich, nieważne czy ktoś je o to prosił, czy ktoś dawał swoją zgodę. Potem, jak już trochę sobie poopalają skrzydła i zobaczą, że jak nikt nie prosi, to się nie pchaj, tak? I nie narzucaj, bo nie wolno nikomu narzucać czegokolwiek, nawet miłości. A jeżeli narzucasz, to może to wcale nie jest miłość, co narzucasz. To potem już są bardziej introwertyczne, tak? Bardziej introwertyczne i takie zachowawcze, tak? Już potem ta miłość, tak, ale już tylko, żeby nie bolało i żeby nie cierpieć, tak? No jeżeli masz cierpieć, to znowu nie jest miłość. Więc przy swoim upadku świadomości przeżywają różne stany związane z miłością. Ciężko wchodzą związki, ciężko budują swoją świadomość. W momencie, kiedy zaczynają wzrastać, zaczyna się wszystko też w życiach tych istot jak najbardziej po prostu układać, tak, przy tym wzroście. I szereg jest właśnie takich istot anielskich. Szereg jest takich istot anielskich. Moment, bo coś tu mi jakieś powiadomienia przychodzą. Musiałam wyłączyć. Otworzyłam, żeby ten link mieć, żeby się z wami połączyć ponownie. Już chwila. Jesteś cały czas, nic się nie rozłączyło. Chciałam powiedzieć jeszcze o tak zwanych upadłych aniołach żółtych. Żółtych, istoty, dla których bardzo ważny jest intelekt, które zachowały bardzo duże resztki przy upadku świadomości, przy zejściu, zachowały bardzo duże jednak resztki intelektu, czy tak zwanej mądrości boskiej. Potrafią bardzo szybko analizować, wyciągać wnioski, dochodzić do jakichś takich odkrywczych faktów. Jednocześnie też tam też trochę się pokazuje energia pieniądza. Zawsze mówię tak, Da Vinci był przecież takim żółtym. Pociągają je eksperymenty różnego rodzaju. Wszystko oczywiście w ich mniemaniu dla dobra ludzkości. A w ich mniemaniu, dlaczego tak powiedziałam? No dlatego, że wszystko zależy od poziomu świadomości danej istoty, od tego, czy jest w upadku, czy od tego, czy jest wzroście. We wzroście. Czerwony był upadły, to Trump. Czerwony to Putin. Ale nie na etapie wielkiego wzrostu, tylko na takim etapie przejściowym między wzrostem a jeszcze wychodzeniem z upadku, tak? Także no, były to osobowości. Zawsze taka istota anielska to jest pewnego rodzaju osobowość. To jest charyzma widoczna u takiej osoby. Nawet jak, no powiedzmy, wydaje się, że taka jest. Nic sobą nie reprezentuje, ale dopóki się nie odezwie, to może z wyglądu, po ludzku się ocenia z wyglądu, tak? Może to nic nie znaczyć, ale w momencie, kiedy się odezwie i raptem okazuje się, że coś stoi, jakaś mądrość, jakaś intuicyjne prowadzenie za tą istotą. To są takie niezwykłe rzeczy. Oczywiście tam jeszcze powstawały hybrydy, kiedy łączyły się te istoty anielskie ze sobą. To mogły być zielone, które zajęły się uzdrowieniem, mogły być jakieś fioletowe, które zajęły się oczyszczaniem. I to są rodziny duchowe. Tak? Jeszcze powstały, przecież cała jest rodzina duchów natury. Do tej pory przecież te wszystkie bajki znamy. O syrenkach różnych, o różnych nimfach. No i teraz co powiedzieć takiemu, no nie wiem, profesorowi na uniwersytecie, że krasnoludki istnieją w dalszym ciągu i te syrenki istnieją, tylko nie przyjęły przy swoich pierwszych wcieleniach ciała fizycznego, czyli energetycznie nie były w stanie, tak jak te anioły, dostroić się, nie były w stanie dostroić się do grubości z ich poziomu patrzenia, tak, na ciało fizyczne, bo przecież nasze ciało fizyczne to też jest energia, tylko taka energia bardzo, bardzo mocno zagęszczona.
No i teraz proszę bardzo, i teraz proszę bardzo, kim mogę być? A przecież jeszcze eksplorerzy, którzy kosmos ukochali sobie, cały wszechświat i ukochali sobie wszystko to, co zostało stworzone, że chcą poznać, czyli tak zwani gwiezdni wędrowcy. Jak patrzę w dzisiejszym życiu na przykład na takiego gwiezdnego, patrząc, jak on się zachowuje, czy rzeczywiście niesie ten genotyp swój duchowy, bo to są te genotypy duchowe. I to, za kim się tęskni, to tęskni się za siostrą, za bratem z tej samej rodziny duchowej. Niebieski będzie tęsknił za niebieskimi, różowy za różowymi, duch natury będzie dopiero miał ulgę, jak pójdzie do lasu albo nad wodę, tak? A żółty, jak spotka innych żółtych i będzie mógł rozmawiać o eksperymentach, o logice, o tym, co nowego można byłoby stworzyć, co mogłoby ludzkości pomóc. Tesla był żółty przecież. I bo badaliśmy, prawda, z uczniami Szkoły Świadomości, przebadaliśmy sobie różne tam takie osobistości, no po to, żeby wiedzieć, kim byli ci ludzie i co ze sobą nieśli. Kiedy spotykać zaczynasz swoją rodzinę duchową, przestajesz czuć się samotny. Więc skoro nawet w twoim rodzie, w tym czasie czujesz, że zostałeś odsunięty z powodu swoich decyzji przez członków swojego rodu, a teraz popatrz na członków swojego rodu, to ty możesz umocować się w swojej rodzinie duchowej. Bo tak naprawdę to nie wiesz do końca, jeżeli nie poznałeś sam siebie, nie wiesz, kim jesteś, skąd pochodzisz, jaki jest twój genotyp duchowy. I teraz weźmy pod uwagę, a mamusia z tego rodu ziemskiego, a tatuś z tego rodu ziemskiego. Kim są z pochodzenia? A może są z twojej rodziny, tylko są na innym poziomie rozwoju świadomości i mogą być w upadku, tak? No takich wybrałeś. A może są z zupełnie jakichś przeciwstawnych rodzin, bo przecież jeżeli mogą się wcielać istoty anielskie, to również mogą wcielać się istoty, które są po prostu kosmitami, czyli mają zupełnie inne genotypy duchowe, bardzo mocno powiedzmy przeciwstawne, jeśli chodzi o człowieka, czy o te właśnie takie anielskie, gwiezdne, czy powiedzmy te duchy natury związane z przyrodą tutaj. Tworzyć się może konflikt. Tak, i stąd to wyobcowanie, tak? Takie poczucie wyobcowania. Poczucie wyobcowania. Wyobcowania, samotności, ale też to, co mówiłaś, to, co mi utkwiło w pamięci, tak. To to, że cała ta sytuacja, która obecnie się rozgrywa, powiedzmy sobie, są pewne, nazwijmy to, siły, które, czy no może inaczej to nazwiesz, ja to tak ogólnie powiem, że to są takie siły, które starają się tak jak za wszelką cenę stłumić to nasze światło, tak? Tak. Bo powiedziałaś coś takiego, że tym światłem jest prawda, więc poprzez tłumienie tej prawdy stara się stłumić również to nasze światło. I czy można to też połączyć z takim właśnie, z taką zagrywką na rozpad tych rodzin, na takie wyobcowanie nas w tych komórkach rodzinnych? Jak ty to widzisz? Tak, dokładnie tak. Ale patrząc na rasę ludzką, nie chciałabym tutaj głęboko wchodzić znowuż w jakieś mówienie o innych rasach kosmicznych. Na tyle może powiedzmy, na ile jest to tylko potrzebne do zrozumienia, dlaczego chodzi o tą prawdę. Więc jeżeli ta rasa ludzka, no też została jak wszystkie rasy ukochana, dostała możliwość rozwoju, bo no, to, co dotyczy tak zwanego boskiego planu rozwoju wszechświata, już nie tylko pojedynczej istoty, to jest każda część we wszechświecie, bez względu na to, czy to będzie planeta, czy to będzie człowiek, a niesie, został stworzony do życia gdzieś, w jakimś miejscu, niesie ze sobą to światło. Niesie ze sobą tą prawdę, ma to wpisane. Swój genotyp duchowy ma to wpisane. I teraz tak, no weźmy pod uwagę ten czas, ale ten czas nie zdarzył się po raz pierwszy. Czyli są również istoty agresywne, które zostały stworzone przez nawet tych świetlistych,
którzy mają w sobie światło, ale w momencie upadku świadomości, czyli zapominania, kim jestem, skąd pochodzę, no to realizują jakby swoją, nie wiem, według instynktów pierwotnych, tak? Czyli walkę, podbijanie, agresję, bo to jest ich doświadczenie. Zaczęli stwarzać, oni będąc w takiej fazie upadku, zaczęli stwarzać również istoty, które nie mają tego światła. Bo o ile Stwórca, stwarzając nas wszystkich, może to światło przekazać, o tyle, jeżeli już ktoś stwarza coś, człowiek, tak, nawet taki anioł, jeżeli coś stwarza, to nie jest w stanie temu, co stworzy, do końca przekazać sztucznemu tworowi. Czyli jeżeli anioł stwarza robota, nawet jeżeli stwarza biorobota, nie jest w stanie mu przekazać tak zwanej iskry Bożej. Po prostu. No tak. Oczywiście. No jest to jakaś forma, tak? No wiemy, że takie bioroboty jak najbardziej w świecie funkcjonują. I teraz mogą one tworzyć, żyć swoim życiem, wcielać się w różne, gdzieś na innych planetach, wcielać się w jakieś tam rasy. W momencie, kiedy zniszczą swój świat, szukają innego terytorium, tak? I tutaj Ziemia już miała takie odwiedziny, takie wiele odwiedziny były przez tak zwaną rasę Anunnakich na przykład. Było majstrowanie przy tym DNA człowieka, bo potrzebowali niewolników. Więc próbowali tak jakby trochę, w cudzysłowie, podrasować dla swoich celów genotyp, ludzki genotyp, tak, fizyczny, w ciele fizycznym, żeby dostosować, żeby te istoty były słuchały, umiały wysłuchać poleceń i jednocześnie, żeby te istoty były spolegliwe, wykonywały te polecenia, wykonywały pracę, którą im zlecą. No i sobie zabrali, tutaj skorzystali, co mogli skorzystać, na czym, i sobie odlecieli. Potem znowu wrócili za jakiś czas, ale wiesz, za każdym razem, kiedy poprzednio lądowali, nie interesowało ich światło i nie zwracali uwagi na światło w człowieku, wiesz? To właśnie to chciałam cię spytać, bo grzebali sobie gdzieś, prawda? Grzebali sobie gdzieś w tej fizyczności i tam coś majstrowali, ale czy oni nie zwracali uwagi na ten genotyp duchowy, czy oni po prostu, czy tego się nie da zrobić? Posłuchaj, nie zwracali uwagi na genotyp duchowy. Więc znowu sobie potem przylecieli za jakiś czas, znowu tam próbowali przy tym DNA fizycznym pomajstrować, tak? No i znowu niewolnicy, niewolnicy, niewolnik ma się słuchać, ma wykonywać polecenia. Oni tutaj przelatywali po złoża, tak? Korzystali ze złóż na tej planecie. No i raptem przelatują kolejny raz. I raptem widzą, rasa się rozprzestrzeniła po świecie, oho, stado jest za duże. I zobaczyli coś, na co nie zwrócili uwagi tymi poprzednimi razami. Oni mają światło, ci ludzie. Ich inteligencja, czyli ich poziomy świadomości dzięki temu wzrastają. Trzeba to światło zniszczyć, bo za chwilę oni się zorientują, że my tutaj jesteśmy i że my mamy chęć na tą planetę, bo już ileś tam zniszczyliśmy, no to sobie znajdziemy się tutaj. Powiedziałam na początku Anunnaki, ale to też były potem również inne rasy. I teraz tak, no popróbowali tam, prawda, na nas tych swoich eksperymentów, jako na ludziach. I teraz co my mamy? I dalej próbują. I dalej próbują. I dalej próbują. I dalej próbują. Zobacz. Z niektórymi im się to udaje. Natomiast cały czas, i to jest nasze szczęście, zapominane jest o tym, że to światło, które mamy w sobie, jest wpisany rozwój. Wpisany rozwój. Czyli osoby, które w tym momencie z lęków różnych podjęły negatywne decyzje w stosunku do samych siebie, tak? Czyli uderzał, czy już uderzyły w swoje ciało fizyczne, nie unicestwią tych istot. One mogą umrzeć, ale oni ich nie unicestwią, jeśli chodzi o światło. Z prostej przyczyny, bo tam jest wpisany rozwój. Czyli nie mogą zabić ich duszy, mogą ją oczywiście tam właściwie, duszy to nic nie zrobią, ale ducha, poprzez którego dusza poznaje, mogą przez jakiś czas przywiązać gdzieś tam na poziomie świata astralnego, ale potem znowu przychodzi ten moment, że dusza związana z tym duchem mówi, dobra, już wystarczy, doświadczyliśmy, idziemy sobie dalej. I znowu do poznania, do światła, do rozwoju, do rozkwitu.
Po prostu to się nie uda. Natomiast jak patrząc z ludzki, i to jeżeli patrzymy z wyższego poziomu świadomości, to jest zrozumiałe. Ale jeżeli patrzymy z tego ludzkiego poziomu świadomości, to z czym się spotykamy? Lęk. Przywiązanie do życia, tak? Lęk przed śmiercią. Nawet może nie zawsze przed śmiercią. Ludzie boją się przede wszystkim bólu umierania. Co się im funduje? Co się im funduje w tym czasie, tak? W obecnym czasie. W wielu miejscach na świecie. Bo istoty, które próbują jakby przejąć tą ziemię, no to w tym momencie wiedzą, znowu trzeba uderzyć w genotyp, w dwa typy genotypu. Bo teraz trzeba uderzyć w genotyp ziemski i trzeba uderzyć w genotyp duchowy. O ile może udać się z genotypem ziemskim, o tyle nie uda się z genotypem duchowym. Dlatego naprawdę namawiam wszystkich do tego, żeby spróbować zobaczyć, kim ja jestem. Człowiek, tak zwany. No właśnie, od razu, wiesz, od razu mi się nasuwa takie pytanie. Tak. Jakie jest rozwiązanie wokół ciebie, prawda? Bo skoro oni uderzają w te dwa genotypy, tak. To co mówisz, że oni uderzają w lęk, tak. I oni uderzają w prawdę, prawda? Tak. Czyli no, logicznie chciałoby się powiedzieć, przestańmy się bać. To nie jest takie łatwe. Przestańmy, no, ale to nie jest takie łatwe. Tak. Ale to nie jest takie łatwe. A z drugiej strony to, co może nam pomóc, tak, to właśnie być może to światło, ta wiara, ta prawda. No, jak ty to widzisz? Ja myślę, że nasze własne światło... Bo ja osobiście się w ogóle nie boję. Mnie to w ogóle nie łapią na takie coś. Tak. I tak się zastanawiam, dlaczego oni mnie nie łapią na lęk. Bo co jest takiego, że się tego nie boję? Mogę się bać 100 000 różnych rzeczy, ale akurat nie tego. No właśnie. Natomiast nasze światło jak najbardziej może nas obronić. Ono jest. Nawet mniejsze czy większe. Może być dla nas tą obroną. Tylko trzeba zobaczyć, że się to światło ma. Wiele osób funkcjonuje na bazie właśnie tych negatywnych programów. Pamiętasz, na początku rozmowy powiedziałam o tych negatywnych programach rodowych, które niesie się. Są to przeważnie tak zwane wzorce niezasługiwania, bycia niegodnym, czego niegodnym, akceptacji, bycia niegodnym miłości, tak? Na bazie tego tworzą się tak zwane programy autodestrukcyjne, samozniszczenie. Wiele osób w ludzkości, tak, jako ludzkość, ma takie programy, niesie takie programy. I to jest całe pole do popisu dla terapeutów różnej maści, od psychoterapeutów, prawda, aż po, no nie wiem, uzdrowicieli takiego typu, jak ja jestem, tak? Muszą się tylko znać na tych programach, jak uwalniać od człowieka od lęku, który z takimi programami się wiąże. W momencie, kiedy człowiek się uwalnia od tej destrukcji, którą ma w sobie, światło wzrasta. Każde z ciał subtelnych, które człowiek posiada, zaczyna w momencie takiej transformacji wibrować i no jakby dostrajać się jedno do drugiego w pewnym momencie, tak? Tworząc jeszcze większą harmonię wtedy w człowieku. Jeden ton. To jest ciekawa taka właśnie rzecz. No mamy tych ciał subtelnych trochę, składamy się, one spajają nasze ciało fizyczne, dają nam żywotność, dają nam, no nasz genotyp duchowy też w środku przecież trzymają, tak? I spojenie energetyczne jest w nas jako ludzi. Nasz duch odchodzi, umieramy, ciało fizyczne jest martwe. W momencie, kiedy ducha mamy w sobie, no to jak najbardziej jesteśmy wtedy żywi. Ale mając ciała fizyczne, ciała subtelne, z których składa się duch, trzeba też pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy. Jak my wzrastamy, każde z ciał może inaczej odczyszczać się z toksyn, energetycznych, które posiada, związanych z takimi programami. Oczywiście tych programów jest jeszcze więcej. Ja w tym momencie powiedziałam tylko o takich najważniejszych składowych programach, na których jeszcze tam inne mogą się rzeczy mocować. I raptem czasami człowiek mówi, Boże, tu się niby tak czuję już w miarę dobrze, dużo rzeczy rozumiem, a coś mi dolega, gdzieś tam nie czuję się dobrze na poziomie fizycznym. No i tam okazuje się przy badaniu, jest w procesie.
Uruchamiał procesy takie naprawcze, procesy duchowe w sobie, a każde z jego ciał zaczyna wibrować na zupełnie innym poziomie, inną częstotliwością. I teraz tak, popatrzmy na częstotliwość jako coś, co może być słyszalne, czyli dla osoby jasnosłyszącej. Dźwięki, które wydają te ciała subtelne, mogą być słyszalne. I wtedy tak, jeżeli można usłyszeć, czy mamy do czynienia jeszcze z dysharmonią, czy już ta istota zaczyna wchodzić w harmonię. Jeżeli wchodzi w harmonię, to w pewnym momencie wszystkie ciała subtelne zaczynają grać jednym tonem, bo mają jedną częstotliwość. W momencie, gdy coś takiego następuje, co się wtedy dzieje? No połączenie zaczyna się z naszą duszą. A nasza dusza, no to tak jak pochodzi z najwyższego źródła, to niesie w sobie, czyli zbudowana jest też z wszystkich informacji o całym wszechświecie przecież. Więc dla nas tak naprawdę coś, co jest w tym momencie też bardzo ważne, to pracować ze sobą tak, z tego swojego ludzkiego poziomu. Myślę, że z poziomu malutkiego rozumienia. Ale jakże ważnego rozumienia, jeżeli dajesz świadomą zgodę na jakiś proces naprawczy, w który możesz wejść, prawda? I wtedy co się dzieje? Z duszą jesteś w takiej interakcji bardzo fajnej i ona cię po prostu zaczyna prowadzić. No to co, nie przeprowadzi ciebie? Przecież to ona ciebie stworzyła też, zdała zgodę na to, że wszedłeś i przyjąłeś taki genotyp ziemski. Gdyby nie dała na to swojej zgody, nawet jeżeli było to okupione jakąś niezgodnością z jej planem, to byś się jeden, drugi, trzeci nie urodził człowieku, tak? Po prostu nie doszłoby do tego, żeby się urodził, bo dusza by się na to nie zgodziła. I to są fascynujące rzeczy związane z naszą budową, z tym, że nie jest tak, że nie ma dla nas żadnego ratunku jako dla ludzkości. Nie jest tak. Trzeba, nawet no co trzeba zrobić? Po tym doświadczeniu, nawet po tej, jak uważasz, nawet po tym eliksirze. Eksperymencie. Bardzo różnie, bardzo różnie. Tak jak mówiłam, tutaj według moich badań zależy to właśnie w dużej mierze od tych wzorców autodestrukcji, tak? Autodestrukcji. Im więcej mamy tej autodestrukcji w sobie, tym może być to w ten sposób, że może się skończyć śmiercią, może skończyć się chorowaniem. No a eliksiry są przecież po to, żeby ludzie umierali, chorowali i tak dalej. Czyli żeby uderzyć w genotyp ziemski, żeby go zmodyfikować, tak? A poprzez genotyp ziemski uderzyć w genotyp duchowy, czyli uderzyć w światło. Co my mamy na potwierdzenie słów, że trzeba, że chcą też uderzyć w światło? Zobaczmy, z jak potworną manipulacją mamy do czynienia. To są manipulacje, żeby wywołać jak największy strach. No wiem, co mówię, bo przecież w tej chwili w województwie, w którym mieszkam, a w którym było najmniej zaeliksirowanych ludzi, no to jest teraz ostry atak na to, żeby ludziom zrobić wodę z mózgu. I tutaj no nie jest w tej chwili miło, tak? No to dobrze, ale to są takie warunki, jeżeli się jedna osoba z drugą zastanawia, no ale co ja tutaj robię i tak dalej, to ja się zawsze pytam, myśmy chcieli tutaj być, zapomniałeś? Zapomniałaś, myśmy chcieli być, czyli z jakichś powodów znaleźliśmy się tutaj. Jeżeli poznasz te powody i jesteś na poziomie wzrostu swojej świadomości, to zobaczysz, że może jesteś tutaj po to, żeby dać światło. Jeżeli dajesz światło, bo jesteś w prawdzie, stawiasz granice, jasno mówisz prawdę, tak, pozostajesz nadal w miłości, no to jest wszystko w porządku. Czyli twoje światło wzrastające, co przekłada się na szerokość aury, przekłada się na wibracyjność w aurze, no będzie dla innych jakieś zbawcze, jakieś, no nie wiem, dające ulgę, nawet jeżeli ktoś się w tym świetle tylko ogrzeje przez chwilę, tak, zaczerpnie, nie wiem, energii, uspokoi się, tak, po to, żeby mógł iść dalej po swojej drodze. Tutaj chciałabym wrócić jeszcze do genotypu duchowego i powiedzieć o bardzo ważnych rzeczach, czyli o badaniach, które robiliśmy z Adamem Karpińskim. Nadal robimy je od 11 lat.
żeby była, znaczy jakaś, może nawet więcej niż od 11, troszkę dłużej, 13, może 14 już w tym momencie. Bo mówiłam ci o tych aniołach, prawda? A to różowe, a to niebieskie. I tutaj mogę się podzielić takim doświadczeniem, a mianowicie robimy badania miejsc mocy, jeśli spotkamy kilka osób, które pochodzą z tej samej rodziny duchowej i te osoby wyrażą swoją zgodę na takie badania, no to my jak najbardziej jesteśmy chętni. Kiedyś robiliśmy to też, jak można się było spotykać, czyli członkowie cechu robili takie badania, więc jeszcze więcej osób było, które weryfikowały to wszystko. A przypominam, mówiłam o tym na początku, weryfikacja jest niezmiernie ważna w dzisiejszych czasach. No i siadamy, tak, sadzamy do wspólnej medytacji na przykład niebieskie anioły, które no, są wcielone, tu przerabiają różne swoje życia. I my te istoty sadzamy razem. Podajemy im muzykę, odpowiednią częstotliwość, żeby mogły dostroić się jakby do siebie, bo nie zawsze wszyscy są na jednakowym poziomie świadomości już, tylko przerabiać mogą różne etapy swojego rozwoju. A my sobie badamy, robimy sobie pomiary miejsc mocy, które się wygenerują z tych istot w momencie, kiedy ich dusze raptem się rozpoznają. I to się mierzy w metrach, a czasami w kilometrach. Więc nie tylko czakram wawelski, przepraszam, w Polsce, albo inne pomniejsze czakramy, które znajdują się na terenie Polski, ale jeżeli każda z tych istot zgrupowane w kilka osób, bo przecież nie jest to ich cała rodzina, jest to kilka osób, na przykład niebieskich upadłych aniołów, sadzamy razem, prawda, i oni wspólnie medytują. Medytacja trwa 20 minut, pół godziny, ile tam wyjdzie, jest potrzebne w danym momencie. Tak zawsze badamy, ile, co, jakie częstotliwości, żeby się mogli zjednoczyć i wtedy robimy badania. To się dzieją rzeczy przy tym niesamowite, po prostu. Jakość światła, kiedy jest jakby rozpoznanie tego genotypu, to brat, to siostra, tak, to jest ta sama istota, która ma taki sam genotyp podobny do mnie. Pochodzi z tej samej rodziny. Niesamowite rzeczy. Kiedy robiliśmy taką medytację z duchów natury. Najpierw no, osoby niezgrane początkowo, tak na różnych, z różnymi poziomami świadomości. Co się działo na dworze? A przecież mieszkam na zwykłym osiedlu domków, tak, i tutaj funkcjonujemy z gabinetem, ze szkołą. I raptem psy szczekają, no tak jak oni są w jakiejś jeszcze niezgodzie swojej wibracyjnej, zanim się zestroją. Psy szczekają, ujadają się sobie, matko, my chyba nie zrobimy tej medytacji. W pewnym momencie oni się zestrajają. Pamiętaj, że my przez cały ten czas robimy pomiary, 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 pomiary. Nagrywamy wszystko, archiwizujemy, bo przecież to są, uważam, że to są niezmiernie dla rozwoju ludzkości ważne rzeczy. I raptem wyspokaja się wszystko w takiej medytacji i cisza. Psy śpią. Wszystko jest cisza. Nawet człowiek, który czasami zachowuje się bardzo pasożytniczo, hałacując, prawda, i tak dalej, raptem cisza. Zapada cisza w eterze. Niezwykłe, niezwykłe rzeczy. Ostatnio robiliśmy badania jeszcze z... Proszę. Przepraszam bardzo, że ci przerwę, bo patrzę trochę ze strachem na zegarek. Już jesteśmy w godzinę naszej audycji, a nawiązałaś teraz akurat właśnie do tego, o co cię chciałam spytać jeszcze. Proszę. Ponieważ mówisz właśnie o takim zestrajaniu się, prawda, tych takich tych samych wibracji. Czyli o wielkiej sile, która jest możliwa, jeżeli właśnie te wspólne rody, czy wspólne genotypy duchowe się połączą, no to ma niesamowitą moc. A ja akurat ciebie chciałam zapytać o tą iskrę. Tak, iskra, która wyjdzie niby z Polski. I czy można by powiedzieć, to trochę jest takie, wiesz, z mojej strony prowokacyjne pytanie, ale czy można by powiedzieć, że to ma coś wspólnego właśnie z tą iskrą,
jeżeli by tak sobie wyobrazić to zestrojenie wielu genotypów duchowych, czy można tak sobie wyobrazić, że to będzie miało wpływ? Może mieć wpływ, tylko trzeba tu pewnych wyjaśnień. A mianowicie każdy z nas może, dbając o swoją czystość, rozwijając swój poziom rozumienia, czyli dbając o to, żebyśmy wzrastali świadomościowo, bo za tym idzie otwarcie serca, jest takim małym miejscem mocy. My możemy się razem spotykać, tak, ale pewne są tutaj zagrożenia, na które chciałam zwrócić uwagę. Ja nie jestem fanką wspólnych medytacji osób, które są niezweryfikowane pod kątem różnych negatywnych programów. Dlaczego? Dlatego, że zbyt dużo widziałam, oczyszczałam osób po takich medytacjach. To jest coś, co jest tego zbyt dużo. Czytam o tym w internecie, no nie wiem, prawie codziennie ktoś tam już dla potrzeb świata, tak? A ja potem patrzę, robią medytację, potem patrzę, gdzie ta energia z tych ludzi, za przeproszeniem, jest zdojona czasami, tak? Tak. Oczywiście tym osobom przez chwilę poprawi się samopoczucie, bo poczuć to się poczują, że nie mają energii dopiero za jakiś czas. Bo dzieje się to na bardzo subtelnych poziomach. Oczywiście idzie to, zasila to tą ciemniejszą stronę na poziomie świata astralnego. Natomiast w momencie, kiedy są bardzo dokładnie zweryfikowane osoby, które mogą zasiąść razem, one są przebadane, wiadomo, co z nimi jest, wiadomo, co jest do uzdrowienia, reprezentują jakiś podobny poziom świadomościowy, mogą mieć trochę różne etapy, bo co innego mogą przerabiać, jeden związki, jeden zdrowie, jeden, nie wiem, finanse, ale jest możliwość wtedy zestrojenia ich poprzez wspólną jedną częstotliwość, bo nie będą, za przeproszeniem, wywalały wtedy przy tej wspólnej medytacji te negatywne programy, a szczególnie programy autodestrukcyjne. Więc każdy może być takim pomniejszym, takim miejscem mocy. Druga rzecz, jeżeli spotykają się, jak najbardziej wtedy ta medytacja jest taka wspólna i ona jest bezpieczna. Myśmy robili jeszcze bardziej, wchodziliśmy w takie badania, kiedy badaliśmy bliźniacze płomienie z jednej rodziny duchowej pochodzącej, jeszcze na dodatek bliźniacze płomienne. 2 tygodnie temu robiliśmy takie badania, akurat pierwszy raz udało się z różowych spotkać, tak? 3 bliźniacze płomienie były, nieprawdą jest, że są tylko 2. No zresztą odsyłam osoby, które chciałyby o czymś na temat bliźniaczych płomieni prawdy się dowiedzieć, to odsyłam do tych filmów na świadomej, żeby nie robić teraz większej dygresji. I tam jest jeszcze większa uzyskiwana tam taka moc, taka większa jeszcze siła, tak? Natomiast i tak trzeba wrócić do tego, że żeby była iskra z Polski, to trzeba tak dbać o swoje światło. Znowu wracamy do jednostki, bo nie możemy bagatelizować siły jednostki. Nie możemy bagatelizować siły jednostki, nie możemy bagatelizować co pojedyncza osoba ze sobą niesie. Dlaczego? Dlatego, że ona ma duszę. I o ile duch może być częściowo, jeszcze może w upadku, jeszcze może mieć tam jakieś programy negatywne, tak? Ale już bardziej idzie do rozwoju, no to dusza, tak jak już mówiłam, niesie całą tą światłość. Jest takim, no nie wiem, tak jakby miała, no nie wiem, pliki jakieś związane z zapisami tego wszystkiego, co jest w najwyższym źródle. To jest niezmiernie, niezmiernie ważne. Więc nie, bo tylko w kupie jesteśmy w stanie co zrobić. Oczywiście, jak będziemy w kupie tak zwanej, będzie nas więcej, możemy więcej, ale to muszą być osoby, które wiedzą, kim są, co w sobie mają, jakie mają obciążenia i tak dalej. Natomiast jestem jak najbardziej za tym. Nie chodzi o ilość, tak? To nie chodzi o ilość, to chodzi o jakość. O jakość energetyczną. Jestem za tym, żeby się stowarzyszać, czyli stowarzyszanie się jak najbardziej jest ratunkiem dla nas wszystkich w tym momencie. Stowarzyszanie się, bo wtedy rzeczywiście przeciwko temu, z czym mamy do czynienia, pojedynczy człowiek może medytować na pokój, na harmonię, na wyzwolenie, na wolność, co jest niezmiernie ważne, jak najbardziej tak. Ale
Jednocześnie trzeba pamiętać, że nie tylko pracujemy na poziomach duchowych, ale również trzeba pracować, żeby Iskra z Polski mogła wyjść. I to no, fantastyczna była ta wizja, bardzo radująca serce. To wszyscy mają pracować na swoje własne światło, a stowarzyszać się na poziomie ziemskim, bo na poziomie ziemskim również trzeba działać. Nie wolno nie działać, tylko, że tak powiem, sama czy sama medytacja. Dwa poziomy muszą być ze sobą zgrane. Bardzo ucieszyła mnie wczoraj, rozmawiałam akurat ze swoją przyjaciółką, wracałam z Warszawy, zadzwoniła, no i mówi, zdenerwowałam się, bo dostałam do skrzynki wrzucone jakieś tam na wypominki, żeby zgłaszać w kościele, okej, ale do tego wrzucona gazeta z artykułem, gdzie jeden z urzędników państwowych, jakiś profesor, biskup, propagują eliksiry, tak? I sponsorem tego wszystkiego, tej propagandy, są spółki Skarbu Państwa. I ona mówi, wiesz, ty mówiłaś, żeby pisać maile, że to jest reakcja dobra, pokazywania, że nie zgadzam się, pan poseł, nie jestem zadowolona z pana pracy, tak? Żeby okazywać to niezadowolenie. Miłość, zanim ktoś stanie w miłości bezwarunkowej, i odczuje sercem miłość bezwarunkową, najpierw musi się nauczyć stawiania granic, po prostu. Bo to się jedno z drugim łączy. I ona tak mówi, wiesz, a ja pomyślałam, że ja nie będę pisać maili, tylko ja po prostu wyślę listy, podpisując się i mówiąc, że ja się nie zgadzam, żeby moje obywatelskie pieniądze, jeżeli coś jest finansowane ze spółek Skarbu Państwa, są tam nasze pieniądze, tak? Nawet jeżeli jest to propaganda. Mówi, ja się nie zgadzam, wysyłam listy do biskupa, prawda? Do urzędnika państwowego, do pani profesor. Ja się nie zgadzam, chcecie propagować? Propagujcie za własne pieniądze. Własne, z kieszeni. Bardziej fizyczne. Tak, dokładnie. Posłuchaj, no, zawsze tak było. Jest to jakby wpisane w rozwój, w te etapy związane z rozwojem. Tak? Nam się wydaje, że jeżeli my pracujemy tylko na ducha, na rozwój, jeśli chodzi o sprawy duchowe, to jest w porządku. Nie. Jeżeli my się mamy oświecić w pewnym momencie, mamy również pracować na materię, bo myśmy przyszli tutaj poznać świat materialny i przejawianie się w świecie materialnym, tak? Więc teraz, żebyśmy my się oświecili i nasze światło w pełni zabłysło, my mamy zharmonizować te dwa światy. Świat duchowy ze światem materialnym. To o to chodzi. Dokładnie tak. Wszystko musi być w równowadze, prawda? I po to tu jesteśmy, żeby też działać w tej materii, tak jak mówisz, i samo uduchawianie się 24 na dobę nie wystarczy, a wręcz nawet chyba szkodzi, bo powoduje też pewnego rodzaju dysharmonię, buduje jakieś iluzje. No, musimy działać fizycznie i robić to, co możemy robić na planie fizycznym, na planie materialnym. Czy tak można powiedzieć, że to jest twoje takie rozwiązanie, co byś chciała powiedzieć tak na koniec, bo jest wiele tematów, które moglibyśmy tutaj zgłębić tak, jeszcze, dokładnie. Że to się dopiero rozkręca. Ale na koniec, tak, wiesz, my jesteśmy właśnie skupieni na tym, żeby dawać słuchaczom wiele takich inspiracji do wychodzenia z tego trudnego czasu, ale też z tak bardzo ważnego dla nas czasu, bo też jesteśmy tutaj z jakiegoś powodu i to nie jest ani kara, ani tylko jest to po co. Tak? Więc jak my możemy na tym planie właśnie ludzkim, fizycznym wesprzeć się oczywiście naszą duchowością, ale działać i w jakiś sposób rozwiązywać, czy znajdywać rozwiązania na planie materialnym. Jak ty to widzisz? Bo masz przecież bardzo duże doświadczenie z klientami i tak dalej. Więc ja odpowiem tak. Po pierwsze, powiedziałaś o czymś ważnym, o tej harmonii, tak? Też to zauważasz, też jest to dla ciebie ważne, że musi być harmonia, równowaga między światem duchowym a światem ziemskim. Kiedyś jeden z uczniów zapytał mnie,
Słuchaj, Ela, jak tam myślisz? Tu jakiś siedzi guru, akurat hinduski, o hinduskiego guru pytał. No i on tam ileś lat siedzi w jednym miejscu, przynoszą mu jedzenie. No jak myślisz, czy on się już oświecił? A ja mówię, nie. Ale skąd ty wiesz, że on się nie oświecił? Ja mówię, bo nie wyrzekałby się, nie szedłby w ascezy, nie wyrzekałby się ciała, nie wyrzekałby się rodziny. Jeżeli ma to nieprzerobione, to po prostu on, jeżeli by się oświecił, to by odszedł, rozpuścił się w najwyższym źródle, gdyby chciał. Ale mówię raczej, a ten guru, o którego pytasz, to on w przyszłym wcieleniu będzie miał żonę, 10 dzieci, będzie musiał zarobić na chleb, bo pewnych kwestii nie da się ominąć, zanim się uzyska tą harmonię i równowagę. A dla wszystkich osób, które nas oglądają, chciałyby jakiejś takiej wskazówki na koniec, co robić. No bo powiedziałam, no ale oni dalej zostali, ale jestem aniołkiem, a może jestem kimś tam jeszcze, tak? A jak ja się mam w tym wszystkim mocować? No to ja powiem na koniec tak. Moi kochani, nie przerażajcie się, nie bójcie się tego, co się dzieje. Ja wiem, że to nie jest, to łatwo jest tak powiedzieć, tak? Nie bójcie się, tak? Jeżeli nie wiecie w tym momencie, kim jesteście, powiedzcie sobie taką piękną afirmację. Ja, imię, jestem istotą boską. Zawsze, wszędzie. Wspiera mnie, opiekuje się mną i prowadzi mnie najwyższe źródło, mój Stwórca. I to wystarczy. I to wystarczy, bo za każdym razem, kiedy zrobi się jakby odwołanie jeszcze do swojego imienia, mocujesz się w świetle, w swoim wewnętrznym, albo jeszcze inaczej, swoje wewnętrzne światło mocujesz w tym najwyższym źródle. Bo raptem sobie to uświadomiłeś. Im więcej powtarzasz razy, jak każda afirmacja, w pewnym momencie zaczynasz żyć i mocuje cię jeszcze bardziej, a ty masz iluminację, przebłyski świadomościowe. Za chwilę masz bardzo silne prowadzenie intuicyjne i wtedy naprawdę nie wdepniesz w nic, nie popełnisz żadnego błędu, jeśli chodzi o ciebie i o decyzyjność w sprawie twojego zdrowia, w sprawie twojego życia. Zobaczcie, to jest niby tak niewiele, prawda? Nieraz rozwijamy się przez dziesięciolecia. No tak, będziemy wracać do jakiejś afirmacji, przecież to już wszystko było, to zrobiłem to na początku. No bez względu na to, jak wielki jesteś, czy uważasz siebie za wielkiego w tym swoim rozwoju, albo jak jesteś dopiero na początku drogi i nie wiesz, co robić, to dla tych, którzy są już zaawansowani w rozwoju, mówię, jak nie wiesz, co robić, wróć do swojego pierwszego zeszytu z zapiskami, kiedy zaczynałeś się rozwijać. A dla tych, którzy się dopiero zaczynają rozwijać, załóż swój własny zeszyt i zacznij od tego, że ja, imię, jestem istotą boską. Tak jak powiedziałam, to jest twój korzeń wtedy zakorzeniający się. I wtedy może nie jest tak, że może lęk wtedy puści od razu, ale może w pewnym momencie ten lęk zamieni się w tylko obawę, a potem obawa również się rozproszy. Jeżeli coś takiego poczujesz czy zaobserwujesz w sobie, to znaczy, że wzrastasz, że wzrasta twoja wibracyjność, że serduszko otwiera się coraz bardziej, tak? I raptem funkcjonujesz. Myślisz, że będzie wszystko dobrze, tak jak powinno być. I tyle. I tyle. A może I i tyle, aż ale to tyle. też nie tylko. Aż tyle, ale ja jeszcze bym podrążyła, dlatego że to, Proszę. wiesz, dla mnie jako osoby takiej bardzo konkretnej, to afirmacje są super, ale one są częścią jeszcze czegoś. I tak jak mówiłyśmy o tym działaniu fizycznym, czy ma w materii, tak, tu w Tak. naszym jestestwie na Ziemi, to czy jeszcze byś czegoś nie dodała? Bo tak zaczęłaś mówić, że zacznijmy od afirmacji, ale jeszcze coś chciałaś chyba To powiedzieć, zabezpieczy albo mi się poziom tak. duchowy, a to, co ma zabezpieczyć poziom ziemski, to jest mówienie prawdy. Czyli najpierw trzeba będzie powiedzieć tą prawdę swoim najbliższym, tak? Bez względu na to, jaka będzie ich reakcja, trzymać się swojej prawdy, po prostu. Te działania, takie małe. Nie każdy jest w stanie jechać zawsze na, nie wiem, na manifestację. Nie każdy pracuje na swoim własnym podwórku. Przecież w tym momencie jest możliwość działania chociażby poprzez to wysyłanie maili, tak? I pokazywanie swojej niezgody. Ja rozumiem, że jeden mail wysłany, jeden z panów mi napisał pod filmem, jak napowiedziałam, że tam do
już nie pamiętam do którego polityka wtedy, że wyślę, bo nie podobało mi się jego zachowanie. Pan powiedział, wie pani, co ten polityk zrobi z pani mailem? Ja powiedziałam, nieważne co zrobi, ważne, że ja zrobiła, co ja zrobiłam. Czyli ważna jest ta reakcja, reagowanie na co dzień, w codziennym życiu. Stawianie granic, po prostu. Niezgoda na pewne fakty i mówienie o tym głośno i wyraźnie. Im więcej nas będzie podnosiło taką niezgodę i mówiło jasno, głośno i wyraźnie, tym tylko lepiej. Naprawdę nasze światło od tego się nie umniejsza. Ono w dalszym ciągu wzrasta. A jeżeli boisz się, no to powiedz afirmację, a potem dopiero działaj na poziomie ziemskim. Po prostu. Dobra, jest jeszcze jedna afirmacja, bo dla mnie to jedno z drugim się łączy. Jestem bezpieczny zawsze i wszędzie. Jestem bezpieczny zawsze i wszędzie w codziennym życiu. Kiedy reaguję, kiedy no, muszę okazać swoje niezadowolenie, tak? No przecież różne są sytuacje życiowe. Jedna z osób też powiedziała coś takiego, że zażądano od niej przyjęcia eliksiru, bo inaczej nie dostanie pomocy medycznej, tak? Przecież nikt pani nie będzie chciał zbadać. Nikt pani tego badania nie zrobi. A pani odpowiedziała wtedy. To się wtedy spotkamy w sądzie, wytrącając medyka ze stanu swojego zaszczepania eliksirowego bardzo mocno, bo była to odpowiedź niespodziewana. Nie napadł na tą panią, nie był agresywny, po prostu tak jakby łuski jakieś mu spadły na chwilę z oczu i odpowiedział tylko do niej, no rzeczywiście, przecież tak można, nawet o tym nie pomyślałem. No przepraszam, tylko takie działanie, a jedna osoba, która raptem dostała informację. Jeżeli my mamy zalew informacyjny, tak, morze informacji z różnych, no jak ze ścieku to płynie, tak, to my musimy dać trochę przeciwwagę, znaczy musimy, możemy, jeżeli chcemy, jeżeli czujemy, że trzeba mówić. W tym momencie też zauważa się właśnie coś takiego, że im większy jest w tej chwili ten nacisk, to jednak ludzie zaczynają się troszeczkę budzić i zaczynają dawać tak jakby odpór już, tak? Robiłam badania na początku, w 2020 rok, robiłam na początku połączenie na poziomie globalnym, tak? Ludzkie z wyższym ja, każdy jak się łączy, średnie wyniki wyszły 30%. Wyższe ja to jest nasza boskość. Czyli w 30% każdy z nas na poziomie globalnym, cała ludzkość, był tylko połączony z wyższym ja. A są tam i osoby jasnowidzące, co mają 80-90% połączenia i są takie, które 1%, tak? Globalnie 30%. W momencie, gdy weszły eliksiry, spadło to, w lecie badałam, na 15%. 15% to jest bardzo duży no, spadek, bardzo duży. Badałam tydzień temu, ponad tydzień temu. Zaczął następować delikatny wzrost. Na razie około 1,5%, bo 2% jeszcze nie. Ale już widać, że jednak się coś tam ruszyło. Czyli umysły ludzi są już jednak troszeczkę bardziej otwarte, tak? A jeżeli zaczną być bardziej otwarte, a zaczną się spotykać z coraz większym naciskiem, tak, na nas, bo my Iskra z Polski, ale najpierw przedpokój. Zanim tu będzie światło, bo Iskra z Polski, będzie przedpokój. I my w tym przedpokoju w tym momencie siedzimy, po prostu. W tym momencie patrzymy, co się dzieje we Włoszech dla nas, dla Polaków, ale również dla całego świata jest ważne w tym momencie, co będzie z Włochami. Bo przypominam, w Europie od nich się wszystko zaczęło na poziomie fizycznym, tak? Pierwsze kłamstwa poszły stamtąd, pierwsze manipulacje poszły stamtąd. Ludzie, którzy się tam obudzili, którzy w tym momencie walczą już nie o maski, już nie o eliksiry, oni walczą o wolność. I u nas zaczynają się przebudzać, tylko my mamy innego ducha niż Włosi. Włosi krzyk, tak? A potem już tak jakby ta energia narodowo im przygasa. Więc oni są na etapie krzyk, obrona, dużo hałasu. Miejmy nadzieję, że starczy im energii na to, żeby wprowadzić pewne rozwiązania. A my? Nacisk, jako Polacy. Nacisk, 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 mocno, mocno, mocno. I wtedy jest wybuch. Ale w momencie, kiedy my już jako Polacy ruszymy,
No to wtedy już nas nikt nie zatrzyma. Stąd jest możliwe właśnie, że też, że będzie Iskra z Polski. Na razie siedzimy w ciemnym przedpokoju. Wiemy, że tam w naszym pokoju pali się światło. My do tego światła jak najbardziej mamy drogę otwartą. Cały czas jeszcze mamy otwartą, sprawdzam co jakiś czas, patrząc, czy się nie zmieniło. Ale pamiętajmy, że w przedpokoju, jak to w przedpokoju, są jeszcze drzwi do innych pomieszczeń, czyli mogą nas zepchnąć jeszcze na inną drogę, tak? Tu mamy bardzo jasno określony cel. Jest on możliwy do zrealizowania, jak najbardziej. Zresztą są przecież takie, wracają informacje zwrotne, tak? No, ta druga strona, czyli tak zwani najeźdźcy, albo inaczej okupanci, no zaczynają popełniać dużo błędów. Bez względu na to, co sobie zaplanowali, jak sobie planowali, im bardziej mają ścisły plan, tym łatwiejszy ten plan w pewnych momentach może być do wywrócenia po prostu. No tak przychodzi to według tych wizji, tych wglądów, w ten sposób. Tak. Czyli po to, żeby, albo powiedzmy tak, czym większy nacisk, to tym bardziej my będziemy się buntować. Polacy, czyli tak jak Polacy, potrzebujemy, Polacy, tak? Jeszcze potrzebujemy tak. Trochę, żeby nas przycisnęli, żeby nam. Tak, dokładnie. Jeszcze za małe podwyżki. Te bary to, tak. Jeszcze za mało jeszcze tam. Bary. Tak, dokładnie. No teraz zobaczymy, jak będzie z tymi cmentarzami. Bo plany są, ja sobie obserwuję, jak się kołysze ta fala energetyczna, tak? Patrzyłam sobie wczoraj, bo gdzieś doszły do mnie informacje, że już jakieś punktowe zamykanie jest wymyślone cmentarzy. Bardzo mocno będąc w Warszawie, jedną noc aż ciężko było mi spać, dlatego że czułam ten ruch energetyczny, który się zaczął, prawda, i tam się miele ta energia w tej Polsce w tym momencie. No i sobie poobserwowałam, myślę sobie, no dobrze, zamknijcie. Po prostu wcześniej dostaniecie zobaczymy. Przeciwwagę. Łącznie tak z jest, tym, że tak. Dzisiaj napisałam do osoby z rodziny, która no też no dosyć w miarę spolegliwa, no bo każdy z nas chce spokoju i dlatego zgadzają się ludzie na różne ustępstwa, żeby zachować mniej więcej taki pozorny spokój. Piszę do rodziny o tych właśnie planowanych punktowych zamknięciach i mówię, no dobrze by było, żeby zrobili, tak? A ona odpowiedziała bardzo brzydkim słowem, no wtedy oglądalność nam spadnie, jak użyje. Powiedziała, niech mnie nie wku. Ja sobie pomyślałam, Boże, przecież to jest właśnie prawda. Jak tak niech jest. Nas nie wku. Bo po prostu, kiedy nas wku, wszystkich, zobacz, jak było w historii. Ile razy my mamy takie zachowania, tak? Przecież nas, Polaków, trzeba przycisnąć bardzo, bardzo mocno. No i my wtedy po prostu ruszamy, tak, i robimy porządek. Natomiast na samej końcówce nam zawsze brakowało siły, żeby doprowadzić do szczęśliwego rozwiązania, jakby umocowania. Czyli mogliśmy wygrać, mogliśmy zrobić w latach 80. strajki, no ale potem już, o, już każdy miał dosyć. No i ten okrągły stół. I znowu od początku nie poszło w tą stronę, co potrzeba, tak? Tym razem ma być inaczej. Jeżeli już dojdzie do zrobienia porządku, przywrócenia wolności, to wszystkie osoby, które będą rządziły Polakami, tym narodem, tym miejscem, mają być zweryfikowane po prostu. O tym mówiłam już wielokrotnie. Ma iść weryfikacja od po prostu takich nawet badań psychologicznych, czy się nadaje na polityka, czy się nadaje na posła, czy się nadaje na wojewodę, ale również i z poziomu takiego, no takiej wiedzy, którą no, ja reprezentuję, czy ty reprezentujesz, tak? Pod kątem poziomu świadomości, pod kątem programów swoich autodestrukcyjnych. To są wszystko niezmiernie ważne elementy pod kątem misyjności, bo to wtedy też pokaże, czy będzie narzucał coś, czy nie. Naprawdę uczciwość każdego człowieka jest dosyć łatwo zbadać i dosyć prostymi narzędziami, tylko zacznijmy je w końcu używać, te narzędzia po prostu. Zacznijmy je używać. Tak. Ale mnie to się tak jednak kojarzy trochę z tym, że my jesteśmy silni wtedy, kiedy jesteśmy w masie. I wtedy, kiedy czujemy, że nie będziemy sami i że ktoś nam stoi obok, to wtedy pójdziemy gdzieś na te barykady.
i się zbuntujemy. Natomiast chyba w tym momencie to trzeba, żeby samemu sobie uświadomić, że ja nie chcę być niewolnikiem i tak naprawdę ja nie przyzwalam na to, żeby być tym niewolnikiem. I to, dopóki to wewnątrz nie będzie uświadomione w sobie, że co by się nie działo, to ja się temu przeciwstawiam, ja na to nie mam zgody i to jest właśnie być może to stawianie granic, prawda? Tak. Bo takie tolerowanie, okej, dobra, to ja sobie dla świętego spokoju pokażę im, że założę tą szmatę, czy dla świętego spokoju to ja zrobię coś, ale tak naprawdę cały czas wewnętrznie jestem czy nie jestem tak. W prawdzie ze sobą. Tak? Tak, ale to się w tym momencie zaczyna budować, zauważ. Zbuduje się w momencie, tak już będziemy wiedzieć na pewno, że się zbudowało, kiedy ludzie zrozumieją, że mają przestać czekać na lidera. Jeszcze jest właśnie coś takiego nie do końca zamkniętego, to czekanie na lidera. Energetycznie ono się jeszcze nie spina. Jeszcze cały czas jest takie, no nie wiem, mrzonki, przyjdzie ktoś, a może ten się nadaje, a może tamten się nadaje i zrobi to za mnie, tak? Wymagania i szukanie liderów. Nie, ten czas się skończył, czas liderów się skończył. Teraz jest czas stowarzyszeń. Tak, zbierania się w kupę w stowarzyszeniach, bo poprzez stowarzyszenie można również działać w ramach prawa. Czyli można, inaczej to wygląda niż pojedynczy człowiek na przykład podaje do sądu w słusznej sprawie, tak, związanej z wolnością. A inaczej to wygląda, jak podaje stowarzyszenie do sądu. Czyli już wiadomo, że jest to jakaś grupa ludzi, która mocuje się w prawie. W prawie, na prawie. I poza tym w stowarzyszeniu generalnie wszyscy są na równi, prawda? Tak, oczywiście a mają jakiś zarząd w każdym stowarzyszeniu, ale tak naprawdę stowarzyszenie tworzą ludzie. W tym momencie jest czas stowarzyszania się. Stowarzysz się pod kątem tego, co reprezentujesz, czy jeżeli chodzi o pracę, czy jeżeli chodzi o światopogląd, zacznijcie się wszyscy stowarzyszać. Takie ja dostałam przesłanie. W momencie, kiedy się stowarzyszamy, jesteśmy w stanie bardziej i szybciej poruszyć ten poziom ziemski i wykorzystywać do tego to prawo, które jest, jakie ono tam jest, ale takie jest i w granicach tego prawa my w stowarzyszeniach możemy się jak najbardziej poruszać. Zresztą chyba mówili o tym prawnicy też trochę. Tak, no bo kiedy szukamy tego lidera, to dalej stawiamy się w takiej pozycji ty większy, ja mniejszy. Tak. I wtedy znowu brakuje tego stowarzyszania, tej współpracy, tak. No bo zawsze znowu wchodzimy w to poddaństwo. A to ktoś chodzi musi o to, być żeby podległości. Przestać. Dobrze. No. Dokładnie tak. A tutaj nie, koniec z podległością. Koniec z odległością, wszyscy jesteśmy na równi i tak. Mamy sobie to uświadomić i współpracować z taką świadomością, że ani nikt nami nie ma rządzić, ani my nie mamy kim rządzić, tylko po prostu współpracujemy ze sobą. Tak, tak? Towarzyszamy się dobrej. Jeżeli zostaliśmy stworzeni jako istoty boskie, tak, prosta afirmacja, którą powiedziałam, tak, która zabezpieczy nam poziomy duchowe. Ja imię jestem istotą boską. Widziałaś gdziekolwiek, żeby to najwyższe źródło, ten stwórca stwarzał lepszych, gorszych? Nie. Absolutnie. On stworzył istoty boskie. Istota boska jest każda równa jedna drugiej. Nie ma lepszych i nie ma gorszych. Nie ma. Nawet bajka o narodzie wybranym jest tylko bajką i tylko eksperymentem, tak? Gdzie szli 40 lat przez pustynię po to, żeby no, można było to szybciej przejść, powiedzmy, tak? No, ale trzeba było zbadać pewne warunki życia. Teraz też badane są tam warunki i no, cały jakby naród w eksperymencie bardzo dużym. I raptem zobacz, jesteś istotą boską, czyli jesteś w równości jeden
jest równy wobec drugiego. Więc stowarzyszaj się, wzrastaj duchowo pojedynczo, wtedy przyciągniesz do siebie równych sobie, tak? Na równych, czyli na tym samym etapie rozwoju. Zgracie się świadomościowo, czyli spotkają się wasze wibracje. Na poziomie ziemskim stowarzyszenie pomoże też w różnych rozwiązaniach, które są w tym momencie tutaj potrzebne, tak? A jednocześnie stowarzyszajcie się też i duchowo. Jak najbardziej, jest to możliwe. I będzie harmonia i będzie równowaga przecież w ten sposób. Tak. Dokładnie. To ja myślę, że tym pozytywnym i takim inspirującym słowem zakończymy, prawda, na tą naszą dzisiejszą audycję, bo szkoda iść w te wszystkie tematy wstecz, o programach i tak dalej, bo tego jest cała masa. Po co patrzeć? No to by musiało to być bardzo długo trwać. Ale to byśmy jeszcze długo, długo przerabiały. Więc to mi akurat bardzo pasuje, żeby też tą pozytywną nutą zakończyć naszą rozmowę. Chyba, że masz jeszcze coś do dodania takiego istotnego, bo nie chciałabym, żeby się nasze spotkanie zakończyło dla ciebie z takim poczuciem, że czegoś nie dopowiedziałaś, więc jak masz coś takiego. Ja bardzo dziękuję. Jednocześnie jakby uprzedzając jakieś pytania, które mogą zaraz spłynąć na temat tych jakichś rzeczy związanych z duchowością, czy z tymi programami, o której powiedziałaś, to tam na Świadomej TV jest też cały taki cykl Ela Mówi. I tam jest już tylko o różnych aspektach, o programach, o bliźniakach, autentyczności. I tam można po prostu, są to nie aż tak długie filmy, jeżeli ktoś potrzebuje takich informacji, żeby coś, nie wiem, dokształcić się dla swoich potrzeb i tak dalej, no to tam po prostu odsyłam, oglądajcie sobie te filmy. I jest tam bardzo dużo wiedzy podanej, z której naprawdę można skorzystać. Po drugie, na profilu na Facebooku. W ubiegłym roku, 16 bodajże marca, o ile dobrze pamiętam, 2020, zaczęłam podawać i prowadzić 22-dniowy taki program naprawczy, pomocniczy. Codziennie były do wykonywania inne zadania, filmy z częstotliwościami pomocnymi przy walce z chorobą bardzo modną, celebrycką, jak postępować. Bardzo dużo wskazówek tam było podanych i z koloroterapii, z bioenergoterapii, z różnych dziedzin poukładane były programy. Jeżeli ktoś sobie chce to przejść, to bardzo proszę. 16 marca, 22 dni. Cały czas tam ludzie pracują, dużo osób skorzystało, no wiem po komentarzach, tak, że pracują, bo w dalszym ciągu sobie tam zdjęcia umieszczają, wykonując te swoje prace. To też jest coś, co pomoże pomóc do wzrostu. I tyle. I bardzo dziękuję za zaproszenie. Byłoby bardzo miło. Dziękuję tobie za tą rozmowę i całej obsłudze, która tam pomaga, wspomaga, tak, żebyśmy mogły nagrać tą rozmowę. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję wszystkim. Ja tobie bardzo dziękuję. Dziękuję słuchaczom. I też przypominam o tym, że cały czas czekam na maile w związku ze swoim nowym cyklem audycji dotyczącym właśnie takich różnych ruchów i rozwiązań dla tworzenia nowego świata, tworzenia nowej rzeczywistości. Więc przypominam, że w środę będę też gościć osobę, która już pierwsza powie o tym, jak to doprowadziła do takiego stowarzyszenia się wielu ludzi tej samej idei, ale zachęcam do tego, żeby również wszyscy słuchacze też pisali, mówili, co robią, od najmniejszych spraw do większych, żebyśmy tworzyli taką naszą społeczność tutaj na tym kanale i też poza tym kanałem. Więc jeszcze raz bardzo ci, Elu, dziękuję. Dziękuję bardzo słuchaczom. Dziękuję wszystkim. Do widzenia wszystkim. Do zobaczenia. Dziękujemy. Do zobaczenia.